Witam, przedstawiam rower Specialized Sirius Elite z roku 2020 w rozmiarze M. W tym czasie był to najwyższy model z aluminiową ramą za blisko 4,5 tysiąca złotych. Rowery fitness to mój ulubiony typ na przejażdżki po mieście i równe leśne drogi. Lekka rama, wygodny karbonowy widelec, normalna, prosta kierownica, w miarę szerokie opony i skuteczne hamulce tarczowe. Zwykłemu człowiekowi do codziennej jazdy naprawdę nic więcej nie trzeba. Sirius posiada bardzo komfortową geometrię sprzyjającą dłuższym wycieczkom, ale nie jest przy tym zamulaczem. W tej konfiguracji waży niewiele ponad 10 kg. Seryjnie toczył się na drutowych oponach o szerokości 30 mm. Postawiłem jednak na większy komfort i założyłem zwijane Vittorie Terrano Zero w rozmiarze 38C. Link do filmu o nich i nie tylko znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Te opony są trwałe, odporne na przebicia, a dzięki nim rower stał się dużo wygodniejszy. Oczywiście, jeśli jesteś fanem bardzo szybkiej jazdy, nic nie stoi na przeszkodzie w założeniu slików 25C. Specialized w tym modelu zastosował rzadko spotykane połączenie manetek Microshifta i hamulców TRP, w dodatku w standardzie Flat Mount. Ogólnie nic nie mam do tych części. Manetki działają bardzo dobrze, a hamulce mimo tarcz 140 z tyłu i 160 z przodu, w dodatku zatrzymywanych przez takie malutkie klocki, radziły sobie całkiem nieźle. Co ważne, w razie uszkodzenia klamki lub manetki można wymienić je oddzielnie, gdyż są ze sobą skręcane. Z nieseryjnych części rower ma jeszcze zmienione. Chwyty na Audi Longneck z miękkiej mieszanki gumy, kierownicę na lżejszą z większym wzniosem, pedały na kompozytowe hateki z wymiennymi pinami i koło tylne na Halo White Line. A jeśli 10 kg to dalej dla Ciebie za dużo, to zastępując seryjny napęd 2x10 na 1x10 zyskasz około 0,5 kg. Montując sztycę karbonową jakieś 100-150 gram, a na lżejszych oponach zaoszczędzisz 500. Dzięki czemu rower powinien zejść poniżej 9 kg i to z ramą aluminiową, a przecież występuje jeszcze odmiana w pełni karbonowa. Sirius jest naprawdę fajnym i solidnym rowerem, który serdecznie polecam osobom szukającym lekkiego, szybkiego i w miarę wygodnego środka transportu po mieście i w bardzo lekkim terenie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!